karciance istnieje możliwość przyzywania magów innych niż ty sam, by służyli ci pomocą. Potrzebne do tego są karty permanentów, planeswalkerów. Zanim jednak o nich, chciałbym poruszyć kwestię Legendary Rule. Część kart posiada w ramce typu podpis Legendary, np. Legendary Creature. Według zasad, gracz nie może kontrolować dwóch legendarnych kart o tej samej nazwie. Załóżmy, że mamy na swoim polu gry polu Kranosa. Należy zwrócić uwagę na ramkę typu. Widzimy, że jest tam słowo Legendary. Jeżeli zagrałbym teraz drugą sztukę tej samej karty, doszłoby do sprzeczności ze wspomnianą Legendary Rule. W takim wypadku muszę poświęcić jedną z tych dwóch kart, by powrócić do stanu gry, gdy kontrolowałem wyłącznie jedną sztukę. Wyprzedzając pytania, nie ma problemu, jeżeli oponent też kontroluje legendarną kreaturę o tej samej nazwie co my. Skoro Legendary Rule jest już rzeczą jasną, to przejdźmy do Planeswalkerów, których też ona dotyczy. W tym wypadku nie jest to jednak bezpośrednio wypunktowane. Możesz kontrolować tylko jednego Planeswalkera o danym imieniu, który występuje jako podtyp. Jeżeli kontroluję Jace'a Blerena, to w momencie, gdy zagrałbym Planeswalkera Jace, The Living Guild Pack, musiałbym jednego z nich poświęcić, ponieważ wszystkie one posiadają w podtypie imię Jace. Teraz do samych kartoników. Na górze znajduje się nazwa i koszt. Warto zwrócić uwagę na obrazek, gdyż Planeswalkerzy jako jedyni mają ilustrację wystającą poza ramki. Poniżej znajduje się typ oraz podtyp zawierający imię Planeswalkera. Tak jak mówiłem, to on jest determinantem przy Legendary Rule. Teraz robi się troszkę bardziej skomplikowanie. W prawym dolnym rogu znajdują się Loyalty Counters, czyli odznaczniki lojalności. Gdy Planeswalker wchodzi na pole gry, zostaje na niego nałożone tyle odznaczników, ile widnieje w tym miejscu. Raz na swoją turę możemy użyć jednego efektu Planeswalkera, nakładając lub zdejmując z niego kanterki. Działa to tak. Strzałka w górę dokłada określoną na niej ilość kanterków do sumy lojalności Planeswalkera. Strzałka w dół je odejmuje. Nie można jednak zdjąć więcej kanterków niż posiadamy. Czasami występują umiejętności nie zmieniające ilości odznaczników. Wtedy po prostu używamy efektu i nic nie dokładamy. Są to wyjątkowe karty również pod tym względem, że można im zdać obrażenia zaklęciami i atakami tak jak normalnemu graczowi. Przykład. Przeciwnik ma Planeswalkera, a ja atakuję. Za cel mogę wybrać gracza lub wspomniany permanent. Niezależnie od tego, moją agresję można powstrzymać przez blokowanie. W przypadku zaklęć zadających obrażenia graczowi, istnieje możliwość przekierowania efektu na Planeswalkera. Jeżeli Planeswalker otrzymuje obrażenia, to ich suma zostaje odjęta od ilości jego kanterków. Jeżeli wszystkie one zostaną zdjęte, karta ulega zniszczeniu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego, a tymczasem do usłyszenia.